smakkujaw.pl Zupa fasolowa na wędzące po kujawsku. Przyrządzimy dzisiaj pyszną, aromatyczną i bardzo sycącą zupę. Będzie to zupa fasolowa na wędzące. Będziemy potrzebowali 0,5 kg fasoli. My tutaj mamy jaś karłowy. Fasola nam się już namoczyła. Będziemy również potrzebowali 2 litry bulionu. Mamy już bulion przygotowany. Oczywiście można sobie samemu przyrządzić taki bulion na kościach, czy na włoszczyźnie, czy na kurczaku, ale my tutaj dla ułatwienia zrobiliśmy bulion już z gotowych półproduktów. Potrzebujemy 2 takiej średniej wielkości ziemniaki, 1 marchewkę pokrojoną w talarki, 2 cebulki, 1 czerwoną, już mamy tutaj przygotowaną, posiekaną w taką kosteczkę, 1 cebulę białą, 3 ząbki czosnku, solidną garść majeranku, no w moim przypadku to będą 2. Będziemy potrzebować oczywiście do przyprawienia świeżo zmielony pieprz, sól, będzie potrzebny olej do podsmażenia naszych tutaj wędlin. Ponieważ zupę fasolową robimy na wędzące, mamy tutaj taki piękny wędzony boczek. Oczywiście nie zużyjemy całego, bo to jest gdzieś 600 gram. My użyjemy połowę tego boczku. Mamy tutaj 1 kiełbaskę wędzoną i 3 różne rodzaje kiełbas. Najpierw podgotujemy fasolę. Stawiamy na gaz i konkretną porcję soli. I tak ją będziemy gotować 10-15 minut, potem przełożymy ją do bulionu. Kroimy kiełbaskę. My robimy to w takie pół plasterki, niezbyt cienkie. Kończymy kroić kiełbasę i zaraz będziemy ją podsmażać razem z naszym boczkiem. Na rozgrzaną patelnię wlewamy dosłownie odrobinkę oleju, ponieważ będziemy teraz podsmażać boczek, a boczek musi się wytopić, więc tłuszcz będziemy mieli z boczku. Fasolka nam się gotuje, patelnię mamy już dobrze rozgrzaną i wrzucamy boczek i smażymy go dosłownie 4-5 minutek. My tutaj mamy taki ładny boczek, chudziutki, więc tylko żeby nabrał odpowiedniego koloru i będziemy przesmażać w następnej kolejności nasze kiełbasy. Boczek już mamy ładnie przyrumieniony. Z tymi 5 minutami trochę przesadziłam, ponieważ mieliśmy taki chudziutki boczek, to potrzebował jedynie 3 minut i zaraz dołożymy kiełbaskę. Nasz boczuś już przepięknie pachnie. Dorzucamy kiełbasę. Przesmażamy ją też dosłownie kilka minutek, aż nabierze właściwego koloru. Potem weźmiemy się za cebulkę i czosnek. Kiełbaskę mamy już pięknie przyrumienioną. Cudownie nasza patelnia nam tu wydziela aromaty. Zmniejszamy teraz odrobinę gaz. Wrzucamy cebulkę białą, dorzucamy cebulkę czerwoną, wszystko razem przymieszamy i smażymy cebulkę do momentu zeszklenia. Zaraz wsypiemy jeszcze garść majeranku. Cebulkę mamy już zeszkloną, dodajemy czosnek i dosłownie minutkę, bo czosnek wymaga tylko króciutkiego podsmażenia, przyrumienienia. Wrzucamy majeranek. Teraz to wszystko przemieszamy. Chwileczkę jeszcze potrzymamy na ogniu. Och, pięknie nam to wszystko pachnie. Tak, o, dokładnie, żeby majeranek dotarł tutaj do wszystkich naszych składników. I za moment będziemy wyłączać gaz.
Wstawiliśmy bulion i wrzucamy odsmażoną fasolę. Ona już nam się gotowała tak na pół miękko, ale przecież jeszcze będzie się gotowała, więc taka twardość jest odpowiednia. Do bulionu z fasolą przekładamy zawartość naszej patelni. Ja to robię najpierw tak łyżką, a potem przechylę, bo jest po prostu mi trochę za ciężko. Teraz mi się pewnie uda i wsuwamy całą zawartość i teraz będziemy to gotować do momentu, jak fasola będzie miękka. Zupa nam się gotuje już około 20 minut. Pokroimy teraz ziemniaczki w takie cząstki. Za moment spróbujemy, czy fasola już ma odpowiednią miękkość i dorzucimy ziemniaki i pokrojoną wcześniej marchewkę. Próbujemy zupę, staramy się wyłowić fasolę, żeby zobaczyć, czy już jest odpowiednio miękka. Miękkość jest właściwa, a zatem dorzucamy ziemniaki, wrzucamy marchewkę. Ona nie wymaga długiego gotowania, dlatego że jest pokrojona w takie cienkie plasterki. Teraz to wszystko jeszcze podgotujemy około 10-15 minut, jak nam ziemniaczki zmiękną i zupę fasolową mamy gotową. Ponieważ tak naprawdę wszystkie potrawy, które gotujemy, czy jest to bigos, czy fasolka po bretońsku, tak naprawdę najlepsze są na drugi dzień, wówczas będą bardziej gęste i wszystkie aromaty, wszystkie smaki we właściwy sposób się przegryzą i wtedy mamy najsmaczniejszą potrawę, ale to nie znaczy, że nie musimy jej dzisiaj zjeść na obiad, co zresztą uczynimy. Zupa przepięknie pachnie, przepięknie smakuje, spróbujemy. Jest naprawdę pyszna pod koniec, jak już nam się ziemniaczki ugotują, to wtedy ją ostatecznie doprawimy solą i pieprzem, oczywiście jeśli będzie taka potrzeba, a już widzę, że na pewno będzie potrzeba, żeby ją odrobinę dopieprzyć. Ziemniaczki są już ugotowane, a zatem przystępujemy do końcowego etapu. Spróbujemy jeszcze odrobinę płynnej zupki. Czy jej czegoś nie potrzeba? Słoność jest odpowiednia. I dosypujemy przygotowany wcześniej świeżo zmielony pieprz. Wszystko przemieszamy. I możemy naszą pyszną, aromatyczną zupkę podawać do stołu. Nasza praca dobiegła końca. Mamy już gotową, piękną, aromatyczną i bardzo sycącą zupę, a zatem nalewamy na talerz. Jak widzicie, zupa jest bardzo treściwa, zawiera sporo fasoli i przeróżnych dodatków, ale zapewniam, że talerz tej aromatycznej, pachnącej i sycącej zupy zadowoli największego głodomora. Jeszcze tylko wrzucamy dla ozdoby dwa plasterki boczku, taki listek natki do ozdoby i posypujemy naszą zupkę aromatyczną, posiekaną natką pietruszki. Życzymy smacznego!